Dzień dobry, everybody. Dziękuję Dariusz, dziękuję Lukas for the invitation. For the very, very young brand that we are, HYT. Młodą marką. I tak naprawdę to jest nasza pierwsza wizyta w Europie Środkowo-Wschodniej. Bardzo nas cieszy ta możliwość. Chciałbym Państwu przedstawić tę nową, przełomową technologię związaną z produkcją zegarków. Wszystko zaczęło się od bardzo prostej wizji. Jeżeli mają Państwo coś zapamiętać z tej prezentacji, to będzie to to, rzecz następująca. Jak połączyć mechaniczne zegarki i hydrodynamikę? Zatem prosta wizja, ale chciałbym teraz Państwa zabrać w taką podróż w przeszłość. 12 lat temu się cofnijmy, jesteśmy w Szwajcarii, 2002 rok i wszystko zaczęło się w górach Jury, zaczęło się dokładnie nad jeziorem. Jeszcze wcześniej mieliśmy w Szwajcarii taką krajową wystawę. I co się dzieje na tej wystawie? Otóż pojawiają się na niej projektanci prezentujący innowacyjne rozwiązania, przedstawiciele świata kultury, mody. Na przykład Bienne, Châtel to są te miasta, w których odbywają się targi. Pewnie znają Państwo jedno z nich, ponieważ tam jest siedziba Swatcha. Zatem w jednym kantonie pojawia się wiele różnych marek i tutaj mógłbym wymieniać bez końca pewnie te nazwy. Zatem wszystko zdarzyło się nad jeziorem. Nad jeziorem były te wystawy i teraz monsieur, który jest z nami tutaj, był jednym z autorów tej technologii. Tak naprawdę pojawił się tam jako przedstawiciel zupełnie innej branży, bo zajmuje się fizyką atomową. I zastanawiam się właśnie, jak tutaj połączyć zasady dynamiki płynów i jednocześnie tradycyjnych mechanizmów w zegarkach. Zatem spotkanie dwóch światów, które do tej pory przecież nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego. Świata tradycyjnego zegarmistrzostwa, akurat w Szwajcarii bardzo długie historyczne dziedzictwo w tej branży, no i świat fizyki jądrowej, świat nauki, nauk ścisłych. Po raz pierwszy te światy się zeszły, po raz pierwszy chciały wypracować wspólnie jedną wizję. No i tak przez lata pracowaliśmy nad tym rozwiązaniem. Stworzył się świetny, prężny zespół. I tutaj wróciliśmy do starożytnej klepsydry, która przecież funkcjonowała jako narzędzie do mierzenia czasu od czasów faraonów. Tylko staraliśmy się postrzegać klepsydrę jako wypełnioną wodą. Jak to może działać w przypadku zegarka? Aby skrócić wszystko, skrócić moją wypowiedź, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli na przykład wlejemy wodę do zegarka, wydaje się to w ogóle pomysłem absurdalnym, po co wlewać wodę do zegarka? Raczej staramy się unikać takich sytuacji, kiedy nasz zegarek ląduje w wodzie. No ale żeby móc to wykonać, potrzebne są specyficzne komponenty, hermetyczna konstrukcja i elastyczne elementy. Zatem pierwsze wyzwanie polegało na tym, żeby znaleźć bardzo niewielki mieszek, taki nieduży zbiorniczek ze specjalnego tworzywa, z elastycznego stopu. I akurat wykorzystywany jest ten materiał w budowie wahadłowców. Zatem widzimy te powiązania ze światem nauki, ze światem inżynierii, ze światem nawet medycyny. Wszystkie te nauki wykorzystywaliśmy w konstrukcji naszego mechanizmu. Tu widzą Państwo te mieszki na dole. Nie są wykonywane w Szwajcarii, ale są to naprawdę przykłady bardzo zaawansowanej technologii. Zatem dwa zbiorniczki jeszcze tu widzą Państwo i jeden z nich zawiera płyn. Mamy płyn na bazie wody i mamy też drugi rodzaj płynu. One mają różną gęstość, te płyny mają różną gęstość. I każdy z tych zbiorniczków napełniony jest jednym z tych płynów. Kiedy łączymy je razem w takim module płynów,
to wtedy widzimy, jak przemieszcza się ten płyn. Cała energia w zegarku pochodzi z tej części mechanicznej. To rozwiązanie to 8 lat badań, kilka patentów. Tutaj z wersji Flexem również wypracowaliśmy własne rozwiązania, naszej własnej manufaktury opatentowane. No ale to duże wyzwanie wiąże się z tym awangardowym rozwiązaniem. Mamy zatem tutaj taką szklaną kapilarę o średnicy mniejszej niż kilka milimetrów i chodzi o to, żeby właśnie przez tę kapilarę przepływał płyn. Tutaj mamy 31 różnych chemicznych składników, które przechodzą właśnie przez te kapilary o średnicy mniejszej niż milimetr. I one muszą te płyny przemieszczać się w jedną i w drugą stronę przez kapilarę. Jeszcze więcej niespodzianek wiąże się z tym rozwiązaniem i także wiele wyzwań. Na przykład temperatura. Płyn ma temperaturę. Temperatura wpływa na zachowanie płynu. Zatem tutaj opatentowaliśmy niewielkie rozwiązanie, które jest takim kompensatorem. Będzie się rozprężał lub kurczył. W zależności od temperatury znajduje się w mieszku. I tutaj widzą Państwo poziom również tego płynu. Chodzi o to, że to rozwiązanie pomaga nam w tym, żeby płyn nie był pod wpływem temperatury. Czyli mamy ten termiczny kompensator, który pozwala nam uniknąć sytuacji, w której temperatura wpływa na płyn w kapilarze. No i tu widzą Państwo taki trzpień, który również jest elementem tego rozwiązania. Chodzi o ten element mechanizmu, mechaniczny element zegarka. I ten trzpień porusza mieszkami, tak żeby one się sprężały, kurczyły. I po 12 godzinach ten element, ten trzpień uwalnia dźwigarek i wtedy te dwa zbiorniczki, ze względu na elastyczny materiał, z którego są wykonane, równoważą się, dochodzi do balansu. Czyli 12 godzin przenosimy ten płyn. Płyn się przemieszcza przez 12 godzin w jedną stronę, po 12 przechodzi w drugą. Wydaje się, że to bardzo prosta konstrukcja, ale jednak wymaga bardzo wiele wysiłku, żeby ją wdrożyć, żeby ona rzeczywiście działała, żeby to rozwiązanie było efektywne. Czyli to jest taka hybrydowa technologia. Proszę sobie wyobrazić taki bardzo kompaktowy, niewielki mechanizm. Mówimy przecież tu o punkcie obrotowym, mówimy o energii, która jest potrzebna w dużej ilości, żeby zawiadywać tymi zbiorniczkami i mieszkami. Jean-François Maujon to jest producent mechanizmu i to jest jeden z najwybitniejszych zegarmistrzów w Szwajcarii. I razem z nim udało nam się stworzyć ten mechanizm, który przenosi energię do trzpienia, a później do mieszków. Czyli nowe komplikacje, tak to możemy nazwać, jeśli mówimy właśnie o zegarkach z komplikacjami, w naszej branży. Widzimy tutaj takie dwie półkule i po prawej półkuli, prawa półkula to jest ta tradycyjna, konwencjonalna część zegarka, czyli mostki, czyli mechanizm, a ta południowa, nazwijmy to, część, czyli po lewej stronie, to są właśnie nasze mieszki, kapilara, czyli ten element zegarka, który opiera się na zasadach hydrodynamiki. I widzą Państwo tutaj, że widzimy godziny, mamy oznakowania godzin, mamy też minutnik. Widzimy też takie niewielkie koło, które pojawia się po lewej stronie. To jest pierwszy kaliber, czyli H1, tak nazywa się ten model. Zaczęliśmy naszą przygodę pod koniec 2012 roku. Mieliśmy zaszczyt wygrać konkurs dla zegarmistrzów w Genewie.
I tutaj właśnie ten zegarek się pojawił, który ma średnicę 48 mm. No cóż, możemy powiedzieć, zachowując oczywiście całą pokorę, że cały czas pokazujemy jakieś innowacyjne rozwiązania, cały czas produkujemy właśnie zegarki z komplikacjami, coraz to nowymi opcjami, funkcjami. Chciałem podkreślić, zaczęliśmy od prostego konceptu, czyli płyn zegarku, zasady hydrodynamiki. Ale kiedy nam się to udało, otworzyło się przed nami wiele drzwi. I powstało wiele takich właśnie koncepcji, w których mamy właśnie mechaniczny element, czyli mechanizm zegarka i drugą część związaną z hydrodynamiką. Czyli mieszki, tutaj widzą Państwo, specjalne stopy, które zapewniają elastyczność tych komponentów. To są te wszystkie niewielkie elementy. One są tak precyzyjnie wykonane, że nawet gdybyśmy zmienili tutaj czy ich rozmiar, czy gabaryty o nawet kilka mikromilimetrów, to już będzie problem z funkcjonowaniem tego rozwiązania. Już mogą mieszki nie działać tak sprawnie. No i ten termiczny kompensator, kolejny element, o którym Państwu mówiłem, czyli przełomowa, awangardowa technologia. Tutaj wszystkie nasze zespoły nad tym również pracują. Na przykład w tym roku będziemy wprowadzać drugi kaliber w innych też barwach. Akurat kolory to prosta sprawa, bo używamy różnych pigmentów, ale trzeba też powiedzieć, że jeżeli chcemy, żeby w tej kapilarze pojawiał się jednak inny kolor, to potrzebny jest 1,5 roku badań, żeby wprowadzić nowy kolor do kapilary, bo trzeba znowu zbadać fizyczne właściwości wody, fizyczne właściwości tych płynów, tak żeby jeszcze była ta równowaga między barwnym płynem, a płynem przezroczystym, transparentnym. No, to naprawdę wielka przygoda. W tej chwili mamy aż 50 laboratoriów w naszym departamencie, które zajmują się właśnie tymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Mamy też oczywiście dział sprzedaży, dział marketingu, dział opracowywania nowych produktów. I współpracujemy z producentami mechanizmów zegarkowych. Ten drugi zegarek, o którym mówię, drugi kaliber, to nasza współpraca z Julie Pepi. To jest jeden z takich najpotężniejszych mózgów w branży i bardzo nas cieszy to, że mogliśmy nawiązać z Pepim właśnie współpracę w tym zakresie. Już w tej chwili staramy się opracować nowe generacje tych zegarków i razem właśnie z Julio i z jego zespołem. Nasza kolekcja się powiększa. Zaczęliśmy od 4 modelów, wszystkie wykonane z tytanu, powleczone warstwą diamentopodobną z elementami złotymi. No, staramy się też wprowadzać nowe materiały, czyli kompozyty węgla w bardzo interesujących kolorach, na przykład żółć. Te nowe tworzywa są o wiele 400 razy lżejsze od tytanu, ale też bardzo wytrzymałe. W tym roku również będziemy wprowadzać na rynek H2, model H2. Tutaj mamy o wiele bardziej zintegrowany mechanizm. Czyli mamy znów ten podział na dwie części zegarka. Na tarczy widzimy tę część hydrodynamiczną i część związaną ze zwykłym mechanizmem tradycyjnym. No, cały czas mówimy o tym, żeby poruszać mieszkami, potrzebna jest energia, żeby dodawać więcej komplikacji do zegarka, żeby wprowadzać nowe funkcje, nowe moduły, potrzebujemy więcej energii. I z Julio Pepi udało nam się wprowadzić tu nowy mechanizm. To znaczy otwieramy oba mieszki i dzięki temu mamy więcej energii, dzięki nowemu ustawieniu mieszków, więcej energii, a także dłuższą rezerwę chodu. Także mamy retrograde, także funkcja skaczącej godziny.
Widzimy też wskaźnik temperatury oraz balans. Mamy też do czynienia ze stopami, nowymi rodzajami stopów. To są te nowe materiały, które staramy się wprowadzać, na przykład stopy tytanu, stop chromu, które są lekkie i bardzo odporne. I nowe kolory, o których już wspominałem. Czerwony to jest nowa wersja kolorystyczna. Tu mówimy o modelu Dracula, który będziemy wprowadzać na rynek latem. Iceberg, model Iceberg w kolorze niebieskim. Podczas targów w Bazylei ten zegarek zebrał mnóstwo pochwał. Mówiłem już Państwu o tym, że dodajemy takie specjalne elementy, na przykład żywice do różnych elementów zegarka, żeby po to, żeby wprowadzić konkretne barwy. Mówiłem o tym a propos poprzednich rozwiązań kolorystycznych. Chcieliśmy natomiast też wprowadzić piasek z Karaibów, który jest też elementem całej konstrukcji. Czyli w kopercie jest też ten element. Bo tutaj mówimy o takiej szczelności tego zegarka, że nawet tego typu sytuacje nie są dla niego zagrożeniem. Mamy tutaj różne rodzaje zatem kolorów płynów, o których już mówiłem, i także w ogóle kolory zegarków. Tutaj mamy 20 różnych odniesień do modeli, które będziemy pewnie w przyszłości rozprowadzać. Jesteśmy niezależną marką, nie należymy do żadnej większej grupy i możemy powiedzieć, że nasza pozycja rynkowa waha się, oscyluje gdzieś między, powiedzmy, średnią ceną zegarków u Piquet, ale na przykład jest to cena niższa niż w przypadku bardzo luksusowych modeli. To nam pozwoliło na dosyć agresywne wejście na rynek. Weszliśmy na rynek z hukiem. No i oczywiście ta przełomowa technologia była naszą przewagą konkurencyjną. Otrzymaliśmy dużo wsparcia od prasy, to było nagłośnione w mediach. W tej chwili możemy mówić tutaj o aż 40 takich oddziałach. Mamy też na przykład oddziały w Azji Południowo-Wschodniej. Niedawno otworzyliśmy tam oddział. To pozwala nam poszerzyć zasięg naszej działalności. Tak jak już wcześniej była o tym mowa, często obrazy przekazują o wiele więcej treści, przemawiają silniej niż słowa. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić taki filmik.
No cóż, to by było chyba tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli mają Państwo pytania, to czy do mnie, czy do pana Lucien, który jest wynalazcą tego przełomowego mechanizmu, to proszę śmiało zadawać. Ja mam takie pytanie. Dlaczego... Pytanie dotyczy w ogóle całej zasady dynamiki płynów. Dlaczego właśnie takie, a nie inne rozwiązanie? Dlaczego nie zastosować zasad hydrodynamiki do innych elementów zegarka, czyli nie tylko do godzin, ale również do minut, do sekund? My chcieliśmy zacząć po prostu od takiego podstawowego modelu, bo to było dopiero wprowadzanie tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. I stąd właśnie jakby tutaj mówimy o podziale. Na tarczy zegarka mamy na 6 na 12 godzinie rozmieszczenie tych mechanizmów i tak po prostu uznaliśmy, że może lepiej będzie ze względu na odczytywanie godziny w ten sposób to zrobić. Ale kiedy zaczęliśmy już przedstawiać to nowe rozwiązanie, okazało się, że tak naprawdę jest ono dla wszystkich bardzo interesujące. I że ten płyn jest takim też trochę ucieleśnieniem tego, jak postrzegamy czas. Czas płynie. I może właśnie dlatego taki, a nie inny podział, 6-12, na taki naturalny podział na pory dnia. Czyli coś, co jakby też trochę wiąże się z naszym sposobem tradycyjnym postrzegania upływu czasu. Chciałbym z kolei zapytać o serwisowanie tych zegarków, bo z reguły, jeżeli coś się dzieje, no to zegarkiem to możemy go oddać do naprawy. Mamy też gwarancję na 2-3 lata. A jak to wygląda z HIT? No tutaj oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy ten zegarek zmieniali tak często jak samochody, powiedzmy, czyli raz na 2 lata czy rok. Ten zegarek jest bardzo odporny na różne uszkodzenia, jest wytrzymały. No z reguły jest tak, że w przypadku zegarków po 2-3 latach trzeba oliwić niektóre części mechanizmu, wymienić uszczelki. Thank you.
Norita Kraj is very well known. Thank you. Our partnership with FC Barcelona is truly very exciting. The passion, it's about precision, it's about quality.